Witam Was na lekcji piątej naszego kursu jogi od podstaw i dzisiejsza nasza praktyka będzie skupiona na skłonach. Skłonów w jodze wykonuje się bardzo dużo, a to dlatego, że one działają bardzo rozciągająco. Rozciągają całą tylną taśmę powięziową, czyli tak naprawdę od naszej stopy po czubek głowy. Także pokażę Wam, jakie mamy pozycje właśnie w skłonach. Jest ich wiele, ale dzisiaj nauczymy się takich podstawowych. Ok, pamiętajcie o tym, żeby mieć kocyk, żeby sobie móc go podłożyć pod pośladki, właśnie w pozycji siedzącej czy pod kolana, kiedy będziemy w klęku podpartym. Zawsze warto mieć w pobliżu kocyk, wtedy chronimy stawy kolanowe. Ok, w takim razie zaczynamy i zaczynamy od kilku oddechów, jak zwykle, żeby przenieść całą uwagę do wewnątrz. Zatem zamykamy oczy, prostujemy plecy, dłonie na kolanach. I poprowadźcie kilka wdechów i wydechów przez nos. Na razie takie zupełnie naturalne. Zauważcie, jak płynie oddech przez Wasze ciało. I zauważcie, jak się czuje dzisiaj Wasze ciało. W jakiej jest dzisiaj kondycji, jaki jest poziom energii ciała. Weźmy jeszcze trzy głębokie wdechy i wydechy. Kierujemy do brzucha, tak żeby poczuć, jak z wdechem pępek się unosi, a z wydechem opada. Jeszcze jeden wdech i wydech. I tutaj oczy mogą pozostać zamknięte bądź otwarte. Splatamy dłonie w koszyk i na wdechu wyciągamy wnętrza dłoni do góry, żeby się mocno przeciągnąć. Robimy wdech, wyciągamy ręce do góry, klatka do przodu, a z wydechem lekko pochylamy się na prawą stronę, żeby rozciągnąć lewy bok ciała. I wdech, ręce w górę. I wydech, skłon do lewej strony. I wdech do góry, wyciągamy i do prawej. Wdech, góra i wydech. Jeszcze po razie wdech, wydech. Ostatni raz wdech i wydech. I wdech, pociągnijcie rękami do góry, a z wydechem zaokrąglamy plecy, wypychamy łopatki, przenosimy wnętrza dłoni do przodu i broda w kierunku mostka. I wdech, ręce do góry, plecy proste, klatka do przodu i wydech, wypychamy łopatki i podwijamy kość ogonową. I wdech, ręce w górę i wydech, plecy okrągłe. Jeszcze raz wdech i wydech. I rozplatamy dłonie, odkładamy dłonie do kolan i na wdechu teraz pochylamy się do przodu. Tutaj chcemy zarówno, żeby biodra pochyliły nam się do przodu, jak i klatka piersiowa, tak jakbyśmy chcieli odłożyć brzuch i klatkę z przodu na macie. I z wydechem mocno wypychamy łopatki, zaokrąglamy plecy i podwijamy kość ogonową. I wdech, znowu biodra do przodu, klatka do przodu. I wydech, zaokrąglamy. I wdech do przodu. Łokcie idą do tyłu, barki do tyłu i wydech, zaokrąglamy.
I zatrzymujemy się w pozycji neutralnej. I połóżcie teraz dłonie na biodrach, tak żeby poczuć ten ruch. Z wdechem pochylamy znowu biodra do przodu. I wydech. Poczujcie, jak podwija się kość ogonowa i robi się tak zwane tyłopochylenie bioder. I wdech do przodu. I wydech. I jeszcze raz wdech. Wydech. I pozycja neutralna kręgosłupa. I teraz wyprostujemy nogi przed sobą. I staramy się zrobić dokładnie ten sam ruch, czyli trzymamy ręce na biodrach i z wdechem chcemy zrobić przodopochylenie, czyli kolce biodrowe idą w kierunku ud, plecy proste i z wydechem podwijamy kość ogonową. Jeżeli to jest dla Was trudne na tym etapie, delikatnie uginamy kolana, tutaj palce stóp skierowane na siebie i wtedy powinno być trochę łatwiej, trochę głębiej powinniśmy zejść. Wdech do przodu biodra i wydech. Pochylamy do tyłu i wdech do przodu i wydech. Jeszcze dwa razy, wdech do przodu, tak żebyście dokładnie poczuli ten ruch i wydech. Ostatni raz, wdech i wydech. I pozycja neutralna, stopy razem, palce stóp skierowane na siebie, kolana ugięte. I teraz chwytamy za kostki bądź stopy, w zależności jak nam się uda. Możemy mieć też różnej długości nogi, więc też te stopy mogą być daleko. To też nie jest zawsze kwestia rozciągnięcia samego. Chwytamy, załóżmy, za kostki i z wdechem wyciągamy kręgosłup. Z wydechem pochylamy znowu biodra do przodu, tak żeby zrobić taki skłon. Patrzymy w przód, klatka piersiowa też jest skierowana do przodu. Jeżeli czujecie tutaj rozciąganie tyłów nóg, to jest właśnie świetny skłon dla Was. Jeżeli nie czujecie tutaj żadnego wyzwania, wtedy dopiero doprostowujemy nogi i też staramy się na prostych plecach robić ten skłon. To jest taka główna zasada, że jeżeli nasze plecy się zaokrąglają, znaczy, że musimy ugiąć delikatnie kolana. I wtedy uczymy się takiego zdrowego nawyku robienia skłonu z bioder, a nie z kręgosłupa. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda, kiedy za wszelką cenę chcemy doprostować nogi, ale nie mamy jeszcze tak dużej elastyczności. Zazwyczaj wtedy wyglądamy w ten sposób, a chcemy wyglądać w ten sposób. Mam nadzieję, że widzicie różnicę. W takim razie zostajemy jeszcze na dwa oddechy. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. I na wdechu podnosimy się do góry i teraz właśnie wykorzystamy nasz kocyk. Przechodzimy do klęku podpartego. Kładziemy kolana pod biodrami na kocyku, dłonie pod barkami i jak zwykle krowa kot. Wdech, plecy wklęsłe i wydech, zaokrąglamy. I wdech, spójrzcie na sufit, pośladki wysyłamy do sufitu. I wydech, okrągłe plecy. I jeszcze raz, wdech. I wydech. I pozycja neutralna kręgosłupa. Podwijamy palce stóp i przechodzimy do psa z głową w dół. Stopy na szerokość bioder. Pięty leciutko skierowane na zewnątrz. Kolana ugięte i teraz zaczynamy uginać raz jedno, raz drugie kolano. Chcemy powyciągać tyły nóg. Ciągniemy raz lewą, raz prawą piętą do maty. Wyciągamy tyły nóg. Na pewno poczujecie, jak tutaj się rozciągają. I zatrzymujemy się w psie z głową w dół. Usuwamy teraz kocyk, kładziemy go gdzieś z boku i stawiamy stopy na szerokość bioder. Podchodzimy stopami do dłoni i chwytamy dwoma palcami za dużego palucha. W ten sposób, taki haczyk robimy.
kolana mamy lekko ugięte i z wdechem wyciągamy czubek głowy do przodu, tak żeby wyprostować plecy, czyli taki półwyprost. I z wydechem, tak jakbyśmy chcieli odłożyć brzuch na uda i opuszczamy głowę. Rozluźniamy szyję, można pobujać głową i staramy się przyciągnąć za dużego palucha. Ciężar ciała leciutko do przodu. Weźmy jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Puszczamy paluchy i powoli kręg po kręgu podnosimy się do góry i odciągamy barki do tyłu. I zrobimy dwa powitania słońca. Łączymy stopy razem i na wdechu wyciągamy ręce do góry. Łączymy dłonie, z wydechem skłon do przodu, też na ugiętych kolanach. I wdech półwyprost. I wydech, przechodzimy do deski i do czaturangi. Odkładamy kolana, klatkę, brodę. Odkładamy brzuch, pies z głową do góry, wdech. Odkładamy kolana, podwijamy palce stóp, wydech. Zostańmy na jeszcze jeden oddech. I z wdechem podejdźmy stopami do dłoni. I wydech, skłon do przodu. Wdech, podnosimy się kręg po kręgu, łączymy dłonie nad głową, wyciągamy ręce do sufitu i z wydechem opuszczamy. I jeszcze jedno powitanie. Wdech, ręce w górę i skłon do przodu, wydech. Plecy proste, wdech i deska, czaturanga, wydech. Najpierw deska, tutaj odkładamy kolana, klatkę, brodę. I odpychamy się od maty, pies z głową do góry. Odłóżcie kolana, podwińcie palce stóp. Pies z głową w dół. Jeszcze wdech. Wydech. I na wdechu podchodzimy stopami do dłoni, z wydechem skłon. I kręg po kręgu podnosimy się do góry, łączymy dłonie. I wydech, opuszczamy ręce w dół. Ok. I teraz stajemy na szerokość, może nawet szerzej niż mata. Stajemy dość szeroko i palce stóp kierujemy na zewnątrz najpierw. Stańcie sobie najlepiej przodem do ekranu. I teraz uginamy kolana, odkładamy dłonie pod barkami i wysuwamy pięty lekko na zewnątrz. Jesteśmy w takim skłonie, jeszcze bokiem się pokażę. Jeżeli nie jesteśmy w stanie położyć całych dłoni na macie, znaczy, że albo musimy szerzej stanąć, albo musimy mocniej ugiąć kolana. Wtedy nam się też doprostują plecy. I teraz na wdechu patrzymy do przodu, plecy proste i z wydechem opuszczamy brzuch najpierw w dół i opuszczamy głowę, rozluźniamy szyję. Tutaj wciskamy dłonie w matę, tak jakbyśmy chcieli wysunąć spod siebie tą matę do przodu. Czyli chcemy jak najgłębszy skłon zrobić. Pośladki skierowane do sufitu. Stopy równolegle do siebie. Weźmy jeszcze jeden, ostatni głęboki wdech. I wydech. I wdech, prostujemy plecy, patrzymy do przodu i z wydechem połóżmy dłonie na biodrach. Tutaj uginamy kolana i kręg po kręgu unosimy się do góry. Zaczekajmy moment, żeby się nie zakręciło w głowie za bardzo. Przy takich skłonach właśnie może nam się kręcić w głowie, ale jeżeli chwilę odczekamy, to wszystko wróci do normy. Ok. I teraz splatamy dłonie z tyłu w koszyk, w ten sposób, za plecami.
I na wdechu doprostowujemy ręce w łokciach. I powolutku uginamy kolana. Znowu brzuch najpierw idzie w dół. Opuszczamy głowę, rozluźniamy szyję i przenosimy ręce jak najdalej za głowę. Tutaj szyja jest luźna, kolana mogą być lekko ugięte. Na tym etapie nawet muszą. Wyobraźcie sobie, że ręce są ciężkie, dłonie są ciężkie i ciągną ku ziemi. Tu jeszcze jeden wdech. I z wydechem opuszczamy ręce na lędźwia. Rozplatamy ręce, odkładamy je do maty. Uginamy kolana i kręg po kręgu podnosimy się do góry. Dajmy sobie momencik, żeby wszystko wróciło do normy. No i wracamy na początek maty i stajemy sobie stopami obok siebie. I na wdechu ręce w górę, łączymy dłonie nad głową, z wydechem skłon do przodu. I półwyprost, wdech, patrzymy w przód. I wydech, przechodzimy do deski i chaturanga. Pies z głową do góry, mocno odpychamy się. I wydech, kolana, palce i pies z głową w dół. I teraz na wdechu podejdźcie stopami do dłoni. Znowu stajemy na szerokość bioder. Stopy, tak żeby pięty były skierowane leciutko na zewnątrz albo równolegle do siebie. I teraz uginamy kolana trochę mocniej, czyli brzuch opada zupełnie na uda. Chwytamy się za łokcie i opuszczamy głowę w dół. Możecie sobie wyobrazić, że łokcie są ciężkie i ciągną do ziemi. Głowa też jest ciężka, szyja rozluźniona. I to jest chyba jeden z przyjemniejszych skłonów. To jest taki właśnie bardzo relaksujący, też rozluźniający kręgosłup. I tutaj możemy sobie pomachać z boku na bok. Pobujać się. Powolutku, we własnym tempie. Im bardziej kolana ugięte, tym niżej zejdziemy, tym bardziej rozluźnimy kręgosłup. I pomału zatrzymujemy się w centrum. Rozplatamy ręce, uginamy kolana jeszcze mocniej i kręg po kręgu podnosimy się do góry i odciągamy barki do tyłu i w dół. I powolutku siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Połączcie dłonie na wysokości mostka, weźcie trzy głębokie wdechy i wydechy. I jeszcze jeden spokojny wdech. I wydech. No i podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę. Podziękujcie sobie za swój czas, za przestrzeń, którą zorganizowaliście, żeby stanąć na macie. I zacznijcie pocierać dłonią o dłoń. Rozgrzewamy mocno dłonie. Kładziemy je na oczach. I stopniowo zaczynamy otwierać oczy i odsuwamy dłonie od twarzy. I dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujecie się rozciągnięci. I mam nadzieję do zobaczenia na kolejnej, ostatniej już lekcji naszego kursu jogi od podstaw. Dzięki wielkie, namaste.